pierwszy dzień sierpnia. Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Na gorzowskie tory wróciły tramwaje. Jest to możliwe dzięki zakończeniu prac modernizacyjnych wzdłuż ulicy Chrobrego, Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Na trasę wróciły tramwaje linii numer 2 i 3, które obsługują połączenia pomiędzy osiedlem Piaski, Wieprzycami a ulicą Dowgielewiczowej. Przerwa w kursowaniu tramwajów trwała prawie 5 lat. Na Gorzowskie Piaski trafiają tramwaje po 5 latach nieobecności dzięki pracy wielu ludzi, ogromnej pracy tych wszystkich, którzy walczyli o dofinansowanie, którzy pomogli w tym, żeby te pieniądze do Gorzowa trafiły. Gigantyczny projekt, który rozpoczął się ładnych parę lat temu, kiedy to kontrakt terytorialny został podpisany z ministrem Waldemarem Sługockim, kiedy weszliśmy w fazę realizacji i za ogromną sprawą pani minister Rafalskiej, pana wojewody Dajczaka, pana ministra Pudy udało się gigantyczne pieniądze do Gorzowa pozyskać. Proces inwestycyjny to nie jest tylko samo przecinanie wstęgi, tak jak dzisiaj umownie to robimy, ale to jest praca wielu, wielu osób i dzisiaj tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że jesteśmy na finale, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy poprawiali, dopasowywali, dostosowywali te wszystkie trudne formularze do tego, żeby ostatecznie można było powiedzieć tak, mamy tramwaje, mamy pieniądze na to, żeby zakupić też nowy tabor. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Chcę pogratulować gorzowianom. Wiem, że się cieszą. Pan prezes powiedział, że nie ma żadnych skarg, że jest czysta radość, czysta przyjemność z podróżowania, ale przede wszystkim te potrzeby są realizowane. Możemy dojechać do pracy, możemy dojechać do żłobka, do miejsca tam, gdzie chcemy. Nie musimy korzystać z transportu własnego samochodowego, bo tych miejsc parkingowych jest coraz mniej. Dzisiaj czas radości. Mam dużą satysfakcję z tego, że jako ówcześnie urzędujący wiceminister infrastruktury i rozwoju miałem przyjemność podpisywać, z czego się cieszę oczywiście, tą inwestycję. Natomiast, proszę Państwa, cieszmy się z tego przede wszystkim, że pan prezydent Jacek Wójcicki doskonale sobie poradził. Gratuluję Państwu, niech Państwu ta inwestycja służy jak najlepiej, żebyście Państwo mieli jak najwięcej z niej korzyści. Wszystkim, bez względu na Państwa poglądy polityczne, światopogląd, niech wszyscy korzystają z komunikacji. Dobry dzień dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Patrzymy na te linie tramwajowe zmodernizowane. Myślę, że niewiele więcej trzeba dodawać. Po prostu spełniły się oczekiwania gorzowian, o których mówiono od lat i teraz właśnie ten transport publiczny, transport, który jest tak istotny i tak ważny, szczególnie w dzisiejszym świecie, będzie funkcjonował w Gorzowie z tym całym, stałą infrastrukturą, która go uzupełnia, myślę, z korzyścią przede wszystkim dla gorzowian i o to chodzi. Dawno nie jechałam tramwajem w Gorzowie, tylko jak jest zgoda, to się wtedy takie inwestycje mogą zrealizować, mogą sprawdzić. Gratuluję radnym miasta Gorzowa i proszę Państwa, to mieszkańcy. Przede wszystkim dzisiaj mają powód do wielkiej satysfakcji. W tym temacie i wielu innych tematach radni potrafili porozumieć się ponad podziałami i uchwały podejmować niemalże jednogłośnie, a chyba w zasadzie jednomyślnie. I z tym optymizmem patrzmy w przyszłość. Trudne zadanie nie ze względów technicznych, bo w tym mamy wyspecjalizowanych ludzi, potrafimy te kontrakty realizować, ale ze względu na czas, w którym przyszło nam realizować ten kontrakt. Podpisanie umowy było praktycznie w największym lockdownie, jaki był. Zachwiane dostawy materiałów z zachodu, zamknięte granice. To wszystko, z czym musieliśmy się zmierzyć, ale jak widać, poradziliśmy sobie. To jest zasługa tych wszystkich osób, samorządowców, polityków, którzy przy tym pomagali, ale bez tego udziału mieszkańców, bez tego zrywu, wtedy, kiedy było warto, kiedy było trzeba, tego by nie było. Ja wtedy złożyłem publiczną deklarację, że po pierwszym
przejeździe tym tramwajem postawię tort, więc tort czeka, zapraszam. Przebudowa ulicy Chroborego i ulicy Mieszka I wraz z Kazimierza Wielkiego to jest ponad 90 milionów złotych, które zostały zainwestowane i odmieniły naszą właśnie tą część miasta, cały Trakt Królewski. Jest to część projektu, który wart jest ponad 200 milionów złotych, projektu tramwajowego, który w mieście jest realizowany już od kilku lat. Tak naprawdę w tej inwestycji mamy kilka dofinansowań, łączymy je zarówno pieniądze z Unii Europejskiej, jak i pieniądze rządowe. One wspólnie dają nam kwotę gigantyczną, która pozwala nam zmieniać miasto. No oczywiście, przez tyle lat czekało się, to trzeba przyjechać. Mam rodzinę na Piaskach, nie? I te autobusami, to wie pani, to nareszcie. Nieporównanie co było. No nie ma. W ogóle centrum katedry, to Gorzowa ta droga, to no, jak w bajce. Oj, no bardzo długo. No ale w końcu się doczekaliśmy. No bodajże 5 lat już chyba mija, jak teraz uruchomili tą linię. I zawsze były tramwaje od małego. Ja mieszkam tu od 50 roku, ciągle były tramwaje i po prostu uważam, że powinny być nadal. Tramwaje to cała atrakcja. Oczywiście, bardzo ładnie wyglądają. Komponują się w autobusy, miasto. W 29 dni pokonali około 2,5 tysiąca kilometrów, odwiedzając po drodze wszystkie miasta wojewódzkie. 30 lipca uczestnicy biegu z pasji do Gorzowa dotarli do mety, do swojego miasta. Na Stary Rynek wbiegli po czerwonym dywanie, przywitani przez gorzowian oklaskami na stojąco. Przywitanie było piękne. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, dziękuję tutaj wszystkim, którzy to zorganizowali, bo to było dla nas ważne. Już z Zielonej Góry, gdy biegliśmy do Gorzowa, to skrzydła były skrzydła i chcieliśmy tu wrócić po 29 dniach. To naprawdę tęsknota za Gorzowem była olbrzymia. Odwiedziliśmy wszystkie miasta wojewódzkie, odwiedziliśmy miasta też, przez które przebiegaliśmy, których nocowaliśmy. To była niesamowita podróż, ale też zobaczyliśmy, jak ważny dla nas Gorzów jest, jak Gorzów jest piękny, bo przybiegliśmy zobaczyć Gorzów jeszcze raz na nowo po tych 29 dniach i z nowymi doświadczeniami. Były miasta piękne, były miasta gdzieś tam inaczej po prostu ulokowane, te rynki, ale Gorzów jest dla nas najbardziej bliski. Ja i tak teraz jeszcze z większą energią chcę dla Gorzowa działać i tutaj to jest mój kawałek ojczyzny, to jest taki lokalny patriotyzm i to naprawdę pięknie zadziałało na chłopaków. W każdych miastach nas witali naprawdę z wielkim szacunkiem i z tym, dlaczego to robimy, jak to robimy, z kim to robię. To byli ludzie, którzy wychodzą z kryzysów swoich życiowych. Nieczęsto jeszcze niedawno byli w nałogu lub w bezdomności. I to nie są ludzie, którzy biegają na co dzień. To ten bieg ich rozwijał, ten bieg ich kształtował, a jak Michał Werstak mówi, ten bieg go stworzył na nowo, czyli na nowo się narodził w tym biegu, bo teraz wie, co w życiu jest ważne. Każdy biegał na swoje 100%. To nie dzieliliśmy na kilometry, że ten musi przebiec tyle kilometrów, a ten tyle. Po prostu to było tak, że ten, co bardziej wybiegany, biegnie więcej, ten, kto mniej, to mniej, ale to też było 100%. Z mojego punktu widzenia, jak jestem wytrenowanym i potrafię biec bardzo długo, to było moje 100%. Chcemy to teraz pochodzić po grupach wsparcia dla osób uzależnionych, opowiadać, pokazywać zdjęcia, niech zobaczą, że niemożliwe jest możliwe, że właśnie w takim składzie można obiec Polskę dookoła. No po prostu to są mistrzowie świata. Zakończyły się prace remontowe przy ulicach Gwiaździstej i Matejki. Zrewitalizowano chodniki i dojazdy do posesji. Prace usprawniające ruch pieszy i samochodów kosztowały łącznie prawie 50 tysięcy złotych. W ostatnich dniach zakończyło się kilka drobnych, ale pewnie ważnych dla mieszkańców prac. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził odbiory po zakończonych pracach przy wymianie chodnika na wysokości budynków przy ulicy Gwiaździstej 18 i 20. A z inicjatywy radnych zostały wykonane prace związane z budową zjazdu między budynkami przy ulicy Matejki 14-15 i dzięki temu będzie można łatwiej dojeżdżać do budynków zlokalizowanych właśnie przy tej ulicy pomiędzy posesjami 13 i 22. Zbudowano też chodnik, dojście do budynku przy ulicy Matejki 22. Te prace łącznie kosztowały blisko 50 tysięcy złotych.
Nadmierna prędkość to wciąż główna przyczyna wypadków na drogach. Lubuscy policjanci sprawdzili, jak sytuacja wygląda na drogach regionu podczas działań prędkość. Według policyjnych statystyk przekroczenie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach. To czynnik, na który mamy duży wpływ. Jadąc zbyt szybko, nie jesteśmy w stanie zareagować adekwatnie do sytuacji. Przeciwdziałając takim zachowaniom, policjanci drogówki prowadzili działania, podczas których sprawdzali, czy kierujący dostosowują się do ograniczeń prędkości obowiązujących w terenie zabudowanym. Podczas prowadzonych kontroli mundurowi poza prędkością zwracali również uwagę na oświetlenie w pojeździe, stan techniczny i dokumenty pojazdu, a także uprawnienia kierowców i ich stan trzeźwości. Mimo wielu apeli realizowanych działań, wielu kierowców zdecydowało się jechać szybciej niż wskazują przepisy i oznakowania. Na 33 ujawnione wykroczenia drogowe, 32 dotyczyły przekroczenia prędkości. Policjanci apelują więc do kierowców o rozsądek i rozwagę na drodze. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.